Dobry wieczór Państwu. Pomimo bardzo późnej pory ośmielam się robić ten materiał i puścić jeszcze zaraz do internetu, abyście Państwo mogli być na bieżąco powiadamiani. Nie możemy być zależni od kogoś. Musimy być wolni w własnym kraju. I tu widzimy, co robi rząd. Zapędza nas w niewolnictwo. Wszystko oddaje w obce ręce. My jesteśmy dyskryminowani. Obcy kapitał nas niszczy całkowicie. Coś na ten temat mogę powiedzieć, bo mnie zniszczył obcy kapitał i niszczy nasze środowisko. Chodzi mi o Włodzimierza Knurowskiego. Włodzimierz Knurowski to jest rolnik, stary człowiek ze wsi Iwkowa, to jest Podkarpacie, który jest od wielu, wielu, wielu lat szykanowany. Gdzieś około 30 lat jest szykanowany. Walczył o nasze dobro, walczył też oczywiście o swoje, ponieważ skradziono mu około 100 hektarów ziemi, wiele sztuk bydła, konie, trzodę chlewną. Zabrano mu dom. Jest kolejny raz w więzieniu. W więzieniu nie dlatego, żeby coś ukradł, tylko dlatego, że dużo mówił i walczył o swoje. Proszę Państwa, ze wszystkich stron okradają nas. I tamte władze, i teraz. Niech Państwo spróbują coś znowu, batonik wziąć z półki czy coś. Jeżeli jesteście Polakami, od razu macie sankcje. Tu okradali nas już nie na miliardy, a na biliony złotych jesteśmy okradzeni. Kary, nie ma winnych, nie ma kary. Znaczy winni są, bo jedni rzucają na drugich, tylko nie ma kary. Tu człowiek za to, że walczy o swoje i tak samo i o nas, poszedł do więzienia. Na pół roku do więzienia. Jest w tej chwili zamknięty w zakładzie karnym w Nowym Sączu. Proszę Państwa, trzeba pisać petycję, dowiadywać się, o co chodzi. Czy to przypadkiem nie chodzi o banery, ponieważ stał przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent widział go zarówno jak wjeżdżał na tą posesję, którą zajmował, jak wyjeżdżał, ponieważ stawał też i po drugiej stronie. Przez pół roku. I ten człowiek, który mówił, że wszystkie drzwi będą otwarte dla ludzi, nie miał chęci rozmawiać z panem Knurowskim. A nie zapominajmy, że była taka uroczystość, to chyba z 15 lat temu, na której pan Knurowski położył na ziemi szmatę. Wtedy pan Duda, jeszcze nie będąc prezydentem, ale już będąc aparatczykiem pisowskim, rzucił się na tą szmatę, o ile dobrze pamiętam, odepchnął pana Knurowskiego. Szmatę tą zwijał, składał, jakby to nie wiadomo co było. To on tak w polskiej chorągi nie składa, z takim namaszczeniem. Nie dbał o to, a to o tą szmatę tak dbał. No i oczywiście ochroniarze pisowscy wyprowadzili pana Knurowskiego z tego posiedzenia. Proszę Państwa, źle się dzieje. W dalszym ciągu są tak biedni, otumanieni ludzie, którzy będą głosowali na PiS. Nie wolno głosować na PiS. Nie wolno głosować na PO. Na te wszystkie partie, które są w tej chwili w Sejmie i w Senacie. Bo to wszystko jest jedno zło. Nie ma. Nieważne jest, czy większe, czy mniejsze. To zło to jest złem. I teraz tak. Pomimo, że jutro jest niedziela, ja jutro będę dzwonił do zakładu karnego, do Nowego Sącza. Podam Państwu zaraz numer telefonu. To jest Nowy Sącz 33300, ulica Pijarska 1 i telefon plus 48 18 448 5600. Lub możliwe, że to jest stacjonarny, no to wtedy byłoby 18 448 5600. Powtarzam inaczej. 18 448 5600. Proszę Państwa, trzeba się dowiadywać, co się dzieje z panem Knurowskim. Trzymać rękę cały czas na pulsie, żeby nie było tak, że kolejny człowiek powiesi się, czy w inny sposób dokona samobójstwa w zakładzie karnym i nikt nic nie będzie widział
nie będzie śladów, będzie, nie będzie znaków i tak zacnego człowieka stracimy. Proszę Państwa, za dużo już żeśmy ludzi stracili. Każda Polka, każdy Polak, nie ma ceny. I nie możemy dopuścić, żeby kolejny człowiek zginął. Pilnujmy to. Powiadajmy wszystkich możliwych youtuberów, tiktokerów i tych innych. Dzwońmy do prasy i nie ustawajmy w tym. Naprawdę trzeba walczyć o pana Knurowskiego. Teraz ja nam dalej będę pisał pismo do zarządu, pismo do prezydenta, pismo do premiera, do marszałka Sejmu, Senatu. Teraz będą kolejne wybory. Proszę, zapytujcie się tych kandydatów do Sejmu i Senatu, czy coś słyszeli o panu Knurowskim, a jeżeli nie, to niech się zainteresują. Z tym, że chyba trzeba wstawić na samym początku tak zwany prefiks, czyli plus 48. Proszę, wspomóżcie człowieka. Właśnie wracam z telewizji Info, Studio Polska. Widzimy, jak niszczy nas wymiar sprawiedliwości. To nie jest wymiar sprawiedliwości, tylko niesprawiedliwości. Sędziowie robią co chcą. To są ludzie bez odpowiedzialności. Jeżeli chcemy coś w tym kraju zrobić, musi być odpowiedzialność za dane stanowisko w pracy. Każdy urzędnik musi odpowiadać. Już parę razy to mówiłem w studio, że jest taka ustawa z 18 marca 2021 roku, gdzie każdy urzędnik odpowiadał za swoje czyny. Bez tego kraj nie pójdzie do przodu. Widzimy rozpęd w przemyśle, ale ja się pytam, dokąd i kiedy? Nie mamy rozpędu do produkcji chleba i żywności. Myśmy są uzależnieni całkowicie z zagranicy. Powiem tylko tyle. W 80 latach mieliśmy 23 miliony trzody chlewnej. Dziś mamy 11, z tym, że 6 milionów sprowadzamy z Belgii i Holandii. Więc nie wierzcie to, że polskie rolnictwo idzie do przodu. My się cofamy. Bo człowiek uzależniony od chleba nie jest wart nic. Bo się musi poddać w któryś dzień, bo nie będzie miał za co żyć. Więc w tym kierunku trzeba patrzeć i utemperować. Mieliśmy okupanta ze wschodu, teraz mamy gorszego z zachodu. Bo za czym wujek z Ameryki przyleci i nam coś pomoże, to ze wschodu nas przykryje czapką za jeden dzień. Nie mamy dobrych polityków, bo zamiast wykorzystywać było i nie puścić rurociągu po Bałtyku, tylko przez środek naszego kraju choćby, a za to brać dobre wynagrodzenie, to byśmy szli do przodu. Teraz my płacimy za gaz, za wszystko drożej. I nie wierzę, że za 2 lata cena gazu i ropy spadnie. A gdzie mamy nasze bogactwa mineralne? Przecież nasz kraj leży w środku Europy i mamy największe bogactwa ze wszystkich krajów. I chyba szkoda, że tu nie ma profesora Kozłowskiego, bo by to wytłumaczył. Kiedyś mówił w Poznaniu na ten temat. Leżymy na ropie, leżymy na węglu, leżymy na wszystkich bogactwach. Cała tablica Mendelejowa jest w naszym kraju. A jesteśmy jak murzyni w Afryce. Tak, jesteśmy jak murzyni, traktowani po prostu przez i wykorzystywani. Ale największe bogactwo to jest chleb, a tego nie mamy. I rolnictwo upada. Nie wierzcie w to, że Unia nam pomaga. Jeżeli chcemy być w Unii, dlaczego jesteśmy dyskryminowani? Ja wam tylko powiem. Rolnik polski, dopłaty, już kończę, dopłaty do owcy ma 25 euro. Niemiec ma 100. Dlaczego polski rolnik do hektara ma dopłaty 190, a niemiecki 350? Więc czy my jesteśmy na równych prawach w Europie? Nie. Więc ja zawsze mówię, precz z Unią i precz z okupantami. Dziękuję. Mówię do was rolnik Włodzimierz Knurowski, który jako jedyny człowiek w 13 roku wjechał przed Sejm do Warszawy ciągnikiem. Z tego terenu pojechał. W Warszawie tam byłem 2 razy ciągnikiem. Proszę Państwa, wiem coś o wychowaniu dzieci, bo sam wychowywałem 6 dzieci. Chciano mi je odebrać i zabrać do domu dziecka. Nie dałem.
Dziś najmłodszy, który miał 3 lata, dziś ma 23 lata. Wychowałem pozytywnie. Nie miałem z nimi problemów. Ale mafijne układy w tym kraju są tak potężne, że mszczą się na prawdziwych Polakach. Dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich.